Czy ty panujesz nad swoją firmą, czy firma panuje nad tobą? Paradoksem jest to, że większość z nas, kiedy zaczyna firmy, to myślimy w ten sposób. Okej, będę miał firmę, będę miał więcej pieniędzy, więcej czasu i lepszego szefa. Później się okazuje, że mamy mało czasu albo w ogóle już nie mamy czasu, bo firma to pochłania. Że my już nie wiemy, ile my zarabiamy w ogóle, czy jesteśmy na plus, czy na minus. I ten szef, który miał być taki idealny i wspaniały, taki nie jest. Zaczyna się od tego, że wszystko robisz sam. No i oczywiście każdy wie, ja mówię to bardzo mocno na podstawie mojego doświadczenia, każdy wie, że okej, wszystko robię sam, to znaczy, że po pewnym czasie potrzebuję mieć pracowników. I po pewnym czasie masz pracowników i dalej robisz wszystko sam. Jak to jest możliwe? Oczywiście pracownicy przejęli część twoich obowiązków. Absolutnie. Oni to zrobili. Natomiast to, czego ty nie zrobiłeś, to przejęłeś nowe obowiązki. Czyli pracowałeś 16 godzin, pracownicy wzięli część obowiązków, a ty wzięłeś nowe obowiązki i znowu pracujesz. Może nie 16, ale 17 godzin. Często taki schemat jest. I teraz trzy proste kroki, jak wyjść z tego schematu. Oczywiście ja rozumiem, że kroki są proste do powiedzenia, do zrealizowania tych kroków. To wymaga trochę wysiłku, ale warto wiedzieć, co robić i jakich błędów uniknąć. Po pierwsze, jeżeli tylko zaczynasz firmę, to dobrze, żebyś miał wizję tej firmy. Co ty chcesz? Tak? Zajmuję się na coachingu strategicznym, to jest pierwszy punkt w ogóle, jak spotykam się z właścicielem, żeby przeorganizować firmę, to pytam, co ty chcesz? Chcesz tą firmę sprzedać, chcesz być właścicielem, chcesz zrobić franczyzę, chcesz, żeby ta cała firma obracała się wokół ciebie. Jaki masz model? Tak? To jest pierwsza rzecz. Więc musisz wiedzieć, co chcesz. Ale już od początku, kiedy zaczynasz, albo obojętnie w jakim momencie jesteś, cała zmiana zaczyna się od pierwszej rzeczy, jaką są procedury. Procedury to są schematy postępowania. Czyli prowadzisz sklep i teraz co się dzieje? Przyjeżdża towar. Po pierwsze, gdzie kładziemy ten towar, kto wklepuje faktury, kiedy go wstawiamy i tego typu rzeczy. Prowadzisz firmę szkoleniową, dostajesz ileś maili i teraz co się dzieje? Otwierasz ten mail i myślisz, że dzisiaj na niego nie odpowiem, zamykasz go, potem znowu go otwierasz. Czy jest procedura? Przychodzi mail, otwierasz go i decydujesz. Ok, odpisuję od razu, nie odpisuję nigdy, albo daje do rubryki w procesie. Tak? To tylko przykłady procedur, czyli pewnych schematów postępowania, kiedy dzieją się rzeczy typowe w firmie. Tak? Ja rozumiem, większość przedsiębiorców mówi, ale u mnie dzieje się tyle nietypowych rzeczy w firmie, że jak można je ogarnąć? Tak, to zaraz pokażemy w punkcie drugim. Ale zanim przejdziemy do punktu drugiego, to musisz zrozumieć, że są dwa rodzaje spraw. Jeden rodzaj spraw to są sprawy, których nie przewidzisz i zawsze będą się działy, czyli tak zwane pożary. Coś się stało w firmie, jest klient niezadowolony, nie mamy dzisiaj internetu. Drugi rodzaj nieprzewidywalnych spraw to są sprawy związane z rozwojem. To są nieprzewidziane grupy spraw, oczywiście, w każdej firmie. Ale są sprawy, których trzeba zrobić procedury. Krok po kroku, co robimy. To bardzo usprawnia działanie. No i teraz przechodzimy do drugiego kroku. Delegacja, czyli przekaż innym część zadań. Tu są dwa problemy. Pierwszy problem z delegacją jest taki, że delegujesz, ale potem sprawdzasz jeszcze, czy oni to robią. Więc jakby masz dwa razy więcej obowiązków niż miałeś. Albo druga skrajność, delegujesz i abdykujesz. Mówisz, dobra, to jego sprawa. Tak, jego sprawa, ale twoja firma. Więc co tutaj jest potrzebne? Tak naprawdę w większości firm przynajmniej w pewnym momencie rozwoju firmy, między procedurami a delegacją potrzebna jest osoba, menedżer. Ten, z którym albo zrobisz procedury, żeby od początku je rozumiał, albo go wprowadzisz w procedury i ten, który będzie później dbał o to, żeby rzeczy były oddelegowane. To jest właśnie ten człowiek, który przejmie te rzeczy, które związane są z pożarami.
ale nie przejmie tych rzeczy, które związane są z rozwojem firmy. Bo prawdopodobnie ty jako człowiek, który założył firmę, który ją rozwija, chcesz ją prowadzić dalej. Więc rozumiesz, to jest niezbędna osoba w firmie. W pewnym momencie same procedury i sama delegacja nie zadziała. Jest tak zwany czynnik ludzki. Tak? Zobacz, nawet tryby maszyny, między nimi jest olej. Jeżeli tylko są same procedury i je delegujesz, to i tak ktoś musi nadzorować tą delegację. Ktoś musi sprawdzać te procedury, ktoś musi czuwać. Prawdopodobnie takiej osoby prędzej czy później będziesz potrzebował. Ale powód, dla którego ludzie często nie robią tych dwóch rzeczy, to jest dlatego, że za mało rozumieją, jaki jest cel tych dwóch rzeczy. Dzięki, że tyle czasu czekałeś. Trochę to trwało, wiem. Jeżeli nie wyłączyłeś filmiku, szacun. Skup się na tym, w czym jesteś najlepszy. Skup się na tym, w czym jesteś najlepszy. To jest celem. Dlatego tworzysz procedury i dlatego delegujesz rzeczy. To nie są proste rzeczy dla ludzi, którzy są pionierami, zaczynają firmy. Tworzenie procedur, delegowanie, ustanowienie jeszcze człowieka, który ma przyjść, który ma tym zarządzać, który ma przejąć część finansów. To jest tylko środek do tego celu, żebyś ty skupiła się na tym, co najbardziej lubisz, co najbardziej kochasz, co jest dla ciebie najlepsze. Wtedy, kiedy to zrobisz, kiedy będziesz skupiony na tym, będziesz widział, że masz satysfakcję. Poza tą satysfakcją, którą masz, bo jesteś skupiony na tym, co robisz, to co lubisz, oczywista rzecz, masz satysfakcję. Jeżeli to zrobiłeś, masz też więcej pieniędzy. Jeżeli tworzysz nową część twojego biznesu albo zupełnie nowy biznes, a to zrobiłeś już kiedyś, to wiesz, jak to zrobić drugi, trzeci raz i jest ci to o wiele łatwiej zrobić, kiedy już to raz czy drugi zrobiłeś. W pewien sposób to jest klucz. Kluczem jest mieć przed sobą ten cel. Stworzyłem po to firmę. I dzięki tej firmie mogę albo prowadzić pewien określony styl życia, albo zajmować się tym, co lubię, albo mieć więcej czasu dla rodziny, albo to wszystko nawet naraz. Więc to jest prosty schemat do przemyślenia, trochę trudniejszy, ale wart wysiłku do zastosowania. Natomiast zacznę od pytania, skończę pytaniem, od którego zacząłem. Czy ty panujesz nad firmą, czy firma panuje nad tobą?